Witajcie, drodzy widzowie. Wieczór sobotni 8 lipca. Dzisiaj mieliśmy bardzo gorący dzionek. Samopoczucie dzisiaj było bardzo złe, słuchajcie. Nie za bardzo się dziś czułem, nie było motywacji do pracy. Dopiero teraz, gdy słońce chyli się ku zachodowi, postanowiłem jakiś krótki materiał nagrać dla Was. Pokażę Wam dzisiaj, w dzisiejszym materiale, uprawy, które najlepiej wybroniły się w tym roku z tej niesprzyjającej aury, jaka panowała i panuje jeszcze w okresie wegetacyjnym w sezonie 22-23. I słuchajcie, pokażę Wam teraz, bo jesteśmy obecnie na działce pszenżyta ozimego odmiany Porto, jak to wygląda na dzień właśnie 8 lipca. Odwracamy kamerkę, taki żywy materiał, to co nagram, to Wam wstawię, jak wyjdzie, tak będzie. A więc zaczynamy. Pszenżyto, słuchajcie, odmiany Porto. Nasiona własne. Materiał własny. Pierwszy rok po centrali. Nawożenie azotowe tutaj jest 170-180 kg na hektar. Przedsiewnie był zastosowany wieloskładnik 200 kg na hektar. I słuchajcie, ochrona, dwa zabiegi ochrony. Tak to się udało ochronić. Praktycznie teraz jakby można by było rzec, że to już jest bez ochrony, bo ten zabieg drugi, który tutaj wykonywałem, to już będzie miesiąc mijał, czwarty tydzień od zabiegu, już tu nie zamierzam wjeżdżać w to. Jeszcze mamy liście zielone, lekko przyżółknięte, inne bardziej przyżółknięte. Regulacja była wykonana tylko jeden raz. Tutaj mamy jakieś wyższe rośliny. Przypuszczam, że to jest jakaś odmiana, może obcego ziarna pszenżyta. Ładnie, powiem Wam, że te kłosy się nabijają. Także to są działeczki takie, które w naszym gospodarstwie jakby się, i uprawy, które jakby najbardziej ochroniły się, zniosły ten deficyt wody. Nie będę mówił, czy to jest zboże ładne, czy brzydkie, czy ma potencjał do wyższego plonowania, czy nie ma. Oceni to już, zweryfikuje to, jak to mówią. Kombajn, jak się wjedzie, zobaczymy. Dosyć te kłosy są grube. Myślę, że ziarniaki powinny być też. To ziarno się w dalszym ciągu jeszcze nalewa, kształtuje. Myślę, że niech się kamera wyostrzy, że plon tutaj będzie, bo teraz deszczyk, który spadł, troszeczkę to wszystko podratował. Nie ma co ukrywać. Deszcz uratował ten plon. A jak ono będzie sypać, to się okaże już w niedługim czasie. Odkwaszczanie jesienią przeprowadzone. Słuchajcie, nic tu nie widać, żadnych chwastów.
Także poprawek nie robiłem, mówiłem wam we wcześniejszych materiałach wiosną. Że poprawek nie wykonuję nawet na tej największej działce z pszenicą 9-hektarowej. Mówiłem wam, że tam haberek występuje, został, ale też nie robiłem poprawki. I okazuje się, że dobrze. Gdzieś jakaś miotełka delikatna trafi się, ale to jest poniżej progu szkodliwości wszystko. Także pokazuję wam dzisiaj, jakby mamy tu ścieżkę, coś tu sobie szło. Tu obok jest u kolegi stawek, może do tego wodopoju. Pokazuję wam dzisiaj te działki, gdzie po prostu to zboże jakby najlepiej zniosło tegoroczną suszę. Pokażę wam jeszcze pszenicę. Nie będę mówił, że sucho czy nie sucho było w tym sezonie, bo to już zostało stwierdzone przez Jung. Susza została ogłoszona, ale mimo to jednak powiem wam, że chłosy są, można powiedzieć, na rękę. Słabo się wyostrza ta kamera. Tu jest akurat kompleks glebowy 4A. Także dobra ziemia. I na takich ziemiach, tam koło domu mam pszenicę. Może jeszcze wejdę w tą pszenicę, wam pokażę. Też wygląda, można powiedzieć, nie po całości, ale są miejsca, gdzie wygląda bardzo ładnie. Także jak jest dobra gleba, zasobności w składniki są wysokie, to jednak, jednak to zboże sobie poradzi, jeżeli tam wszystko jest zrobione należycie, nie zrobimy jakiegoś błędnego zabiegu, to słuchajcie, to zboże jednak się broni i pomimo tego deficytu wody, to i tak ten plon zbuduję. Tutaj takie kłosy, kurde, naprawdę. Nie byłem dawno na tej działeczce, a teraz te kłosy się już nabijają. Grube to aż miło jest, słuchajcie, pochodzić. Po prostu pokazuje to, że jak się zadba, przyłożymy się troszeczkę do tego naszego do tych zabiegów, do pielęgnacji, do dbania o te uprawy, to jednak to zboże wam się później, słuchajcie, odpłaci. Ale zaznaczę, że tylko i wyłącznie w przypadku, gdy to są kompleksy, mówię, od 4 wzwyż. Od 4 wzwyż w dobrej kulturze, bo widzieliście, żyto wam pokazywałem na tych piachach, jak ja to nazywam, tę działkę 10-hektarową. 10 hektarów jest tam posiane, słuchajcie, żyta, ale działka ma 13 hektarów. No to pokazywałem wam. Bardzo ładne kłosy. Pokazywałem wam, że pomimo wszelkich dołożonych starań przy uprawie, to na takich glebach piaszczystych nie ma mowy w przypadku tak dużego deficytu, tak dużych niedoborów opadów, aby uzyskać nawet w przypadku żyta jakikolwiek plon zadowalający, bo tam pokazywałem wam w filmie, kto nie widział, to odsyłam do tego materiału z tej działki, że na 6 klasie po prostu kłosy były też, słuchajcie, dosyć spore, ale to wszystko w czasie dokwitnienia i to już zakończyło wegetację. Nie ma żadnego ziarna w tych kłosach.
Podjechałem sobie tutaj rowerkiem. Tak jak wam powiedziałem wam na początku, że teraz słoneczko się już chyli ku zachodowi, także można było śmiało ruszyć na rower. Podjedziemy teraz do pszenicy, pokażę wam jeszcze pszenicę. No i jesteśmy, drodzy widzowie, teraz na kolejnym polu, takim, z którego mogę być dumny, że urosła tak ładna, a nawet piękna pszenica. Słuchajcie, pszenica odmiany Bilans, pierwszy rok uprawiana w naszym gospodarstwie. Tutaj też, słuchajcie, dwa zabiegi ochrony. Tylko ten drugi zabieg był wykonany 10 dni temu. Opóźniony, taki spóźniony termin ochrony kłosa. I no też tu zobaczcie, zdrowotność bardzo, bardzo dobra jest zdrowotność. Zielony łan naprawdę wygląda to, można by było rzec, imponująco nawet. Kłosy też ładnie nabite. Słuchajcie, są kłosy bardzo dorodne. Ta pszenica właśnie odmiany Bilans się cechuje takim nabitym, zbitym kłosem. I tu w pięterku mamy, jakbyśmy policzyli, pięterka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pięterek. I tutaj jakby w środku kłosa, o tutaj, zobaczcie, mamy raz, może wyskubię to, dwa, trzy, cztery, pięć, słuchajcie, pięć ziarniaków jest na pięterku. Weźmiemy inny kłos, nie wiem, czy to będzie widać, raz, słuchajcie, dwa, trzy, cztery, o, tak jak teraz pokazuję. To jest jedno, słuchajcie, jedno pięterko. Czy miał kartkę, to bym wam to oddzielił. Może mi się uda odskubać. O, mam to. Tylko że to się rozleciało. To są ziarniaki, słuchajcie, z jednego pięterka. Jest ich pięć. Na niektórych kłosach nawet jest pięć. Pięć ziarniaków w kłosie. No ale te kłosy są naprawdę, no, imponujące. Także tutaj nie jest to jakieś przechwalanie się, tylko po prostu genetyka tej odmiany pszenicy właśnie robi tą dobrą robotę, że ten kłos jest zbity i ma aż tyle ziarniaków w pięterku. Słoneczko chyli się ku zachodowi, ładny widok. Teraz zrobiło się rześko, także można sobie pochodzić, słuchajcie, i pokazać wam, jak wygląda właśnie pszenica odmiany Bilans, ale też zasługą tego, jak ona wygląda, to jest to, na jakiej glebie się tu znajdujemy. To jest gleba trzeciej klasy. Tutaj jest to w bardzo dobrej kulturze gleba, zasobna w składniki pokarmowe. No, nawożenie azotowe tu może być w granicach 200, może być tu nawet, jakby dobrze to policzyć, to nie będę ukrywał, że nie doliczylibyśmy się 200 kg. No, ale też jest to widoczne, po prostu nie zbudujemy plonu, nie zapewniając roślinie odpowiedniej ilości azotu, czy też potasu, fosforu. Przeciwnie, był zastosowany tutaj wieloskładnik w ilości 250 kg. Odchwaszczanie jesienne. Możecie też zaobserwować, że jest czysto,
płan był gęsty, bo to był norma wysiewu. Norma wysiewu tej pszenicy była 165 kg, to chyba było, odpowiadało 320 sztukom na metrze kwadratowym. Także z tego pola jestem zadowolony. Pokazuję Wam dzisiaj najlepsze działki i najlepsze uprawy. Te pola duże pszenicy, 9-hektarowa działka. Jest pszenica, może nie aż tak dorodnie wyglądająca, ale też są miejsca dobrej pszenicy na tej większej działce, ale są miejsca, gdzie po prostu pszenicę przypaliło, bo tam jest kompleks glebowy 4A, to wygląda ładnie, a już na 5 klasie, na 9 hektarach jest 1,5 hektara 5 klasy, no to tam ewidentnie dzień do nocy, jak to mówią, 2 tony może poleci, nie więcej. No a tutaj ta pszenica, jeżeli się nic nie wydarzy, to obstawiam, że 8 ton jest tutaj do uzyskania. Także jeszcze jest bardzo zielona. Miesiąc, przynajmniej miesiąc ona sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, postoi. Ten zabieg, mówię, 10 dni temu wykonany. Może teraz się przyczynić do tego, że przytrzyma ją w takiej soczystej zieloności długo i pozwoli jej te kłosy wypełnić dorodnymi, grubymi ziarnami. No, tak to, słuchajcie, wygląda. Mówię, to są najlepsze działki wniosek z tego taki nasuwa się, że jeżeli gleba jest odpowiedniej jakości, to nawet tak niewielka ilość opadów narzekaliśmy na deficyt wody, ale na takich kompleksach, kto gospodaruje na trzeciej, drugiej, pierwszej klasie gleby, to słuchajcie, oplon może być spokojny. Gorzej by się wydarzyło, gdyby były podczas tej posuchy wysokie, bardzo wysokie temperatury, a tego nie mieliśmy. Jednak te zimne noce, te przymrozki okazały być się jakby nie na tyle szkodliwe, co gdyby było bardzo gorąco i deficyt wody, to ta zniżka plonu byłaby zdecydowanie, rośliny by to zdecydowanie gorzej zniosły i zniżka plonu byłaby dużo większa. Także nie jest tu jakieś moje przechwalanie, po prostu, słuchajcie, założenia zbudowania wysokiego plonu były od samego początku, nakład był wysoki, nie ma co ukrywać, bo czy zwróci mi się poniesiony koszt na uprawę tej pszenicy, to jest mi bardzo ciężko powiedzieć, bo gdy nawet ukoszę tutaj wysoki plon razy cenę, która jest dzisiaj niezadowalająca w stosunku do poniesionych kosztów, to bilans może być nawet i ujemny, słuchajcie, bo nakłady, jakie były poniesione przy uprawie rzepaku, to już mamy zliczone z majsterkiem. Przy uprawie rzepaku koszty nawozu, nasion, ubezpieczenia i ochrony to jest 5960 zł.
teraz do tego paliwo. Także i w przypadku pszenicy może być podobnie. No taka pszenica jakby dała wysoki plon, ale przy tej cenie to też to może wyjść, słuchajcie, na bilans może wyjść nieciekawy, ale trudno. To już wpływu na to nie mamy. Środki kupione do produkcji drogo. Jeszcze myślało się, że po prostu ta cena, jak to koledzy mówili, zimową porą jeszcze na początku roku, w styczniu, w lutym, że pszenica nie stanieje poniżej 1100, nawet 1200 zł. Okazuje się, że mamy już cenę 800 zł i te wysokie nakłady niekoniecznie zrekompensują się wysokim plonem, jaki uzyskamy z uprawy tej, konkretnie tej pszenicy. No ale teraz wszystko będzie wracać do normalności. Słuchajcie, gdyby nawozy były w cenach kupione tak jak teraz to się przedstawia, no to byłbym tutaj o ten wynik finansowy zupełnie spokojny. Zupełnie spokojny. A przychodzę tutaj i pokazuję wam to, bo no po to się pracuje, żeby uzyskać właśnie taki efekt i wtedy oko się cieszy, serce raduje, a te pieniądze, jak ja to mówię, to już jest szczegół. Pieniądze są szczegółem w tym wszystkim. Ja już bardziej się patrzę za tym, żeby mieć jak najdłużej zdrowie, aby móc robić to, co lubię robić, to, co jest moją pasją. I tyle, jak teraz na tym etapie, to już właśnie oceniamy, widzimy, czy żeśmy odpowiednio zadbali o te rośliny. Bo tu już jest widać konkretnie ten cały nasz trud włożony w uprawę. Także słoneczko, słuchajcie, już zachodzi. Ja już też będę ten materiał taki kończył. Pokazywałem wam pszenicę odmiany bilans, na której teraz jesteśmy, i na początku filmu pszenżyto odmiany Porto, które też bardzo ładnie wygląda i myślę, że z plonu też będę zadowolony, a wynik finansowy to już jest odrębna rzecz, na którą ja nie mam wpływu. Także żegnam się z wami, zachęcam do subskrybowania kanału, do aktywnego komentowania, piszcie pod filmem, jak u was sytuacja wygląda. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.